Znajdujemy się w Cerkiewce w Wydziału Artystycznego MCS i tutaj odbywały się moje zajęcia z rzeźby. Przez jakieś 3 lata miałam okazję uczyć się tego przedmiotu. Uważam, że bardzo wpłynęły na mój rozwój, ponieważ nauczyły mnie myśleć o przestrzeni, o fakturze, o materii, o kształtowaniu bryły, o świetle, o kontraście, o prostocie myślenia, o takim plastycznym patrzeniu na świat. Jak przyjeżdżam do domu, to zawsze wybieram się do sklepu. I jest to mój tarnobrzeski lumpek, do którego chodzę nałogowo, zawsze. Najlepszą z rzeźby, jaką wykonałam do tej pory, a więc jest to rzeźba z mojego ostatniego lata nauki rzeźby. Jest to obła abstrakcyjna forma przestrzenna, która została odlana, a następnie podarowałam ją moim rodzicom. Była to rzeźba tworzona na zaliczenie i jest to właśnie duża obła forma przestrzenna z usuniętym środkiem. Środek jest plastycznie wyrzeźbiony i jestem z niej zadowolona. Sama kosmetyczka jest rodzajem formy, na którą należało nanieść jakąś fakturę, wzór i w ten sposób on też powstał. A więc wykorzystałam logo DAW, dokładnie 3 gołąbki DAW, tak jak nawiązuje do tego sam temat konkursu, a więc 3 kobiety, wspólne pasje. Z tych 3 gołąbków zbudowałam graficzny wzór, który istnieje w każdej przestrzeni. Jest pozytywnie odbierany, wydaje mi się, przez kobietę młodą, w średnim wieku i starszą, a więc 3 kobiety. I może zaistnieć wszędzie, w domu nastolatki i w domu tej starszej pani. I tak samo, wydaje mi się, działa rzeźba. Chyba najlepiej wspominam plener artystyczny w Tarnogrodzie. Mieliśmy dostęp do starych strojów z teatru i przez 2 tygodnie chodziliśmy po przebierani w kostiumy i zatrzymała nas policja i oni się pytają, gdzie mieszkamy. My mówimy, w ośrodku interwencji przeciwkryzysowej.